tajemnicze napisy. A nie, jeszcze magnes. Zapomnieliśmy o magnesie. To jeszcze. Czyli jak nie powinno się gasić magnesu? Możesz powinnać? Mamy tutaj taką zlewaczkę. I oczywiście potrzebujemy magnezu. Magnez mamy w postaci takich metalicznych dziurek, bardzo drobniutkich. Mam tutaj taką specjalną łyżeczkę do spalań, którą się używa w takich tego typu doświadczeniach. Tak wygląda mniej więcej metaliczny magnez. Nabrałam na tę łyżeczkę. I obowiązkowo do tego doświadczenia trzeba się odpowiednio ubrać. Pan Stasiń zgasi światło. Ja oczywiście o rozporządnej rękawiczki to zakładam obowiązkowo słoneczne, przeciwsłoneczne okulary. I rozgrzewam magnes na łyżeczce. On się bardzo szybko rozgrzewa do takiego jasno, jaskrawego, biało-czerwonego koloru. Szybciutko widzicie, chwila, moment, już cały magnes nam rozgrzany. Teraz zobaczcie, co się stanie, jak ja ten magnes włożę do takiej zlewki. Była jedna wielka burza w tej dużej zlewce, także tak nie powinno się magnezu gasić. A właśnie oczywiście podobne do przodu i potasu. Ten wydał magnes, tutaj widzicie, musimy dobrze rozgrzać, żeby on z wodą chciał reagować. Tak. No i kolejne doświadczenie. Więcej światła poprosimy. To doświadczenie jest bardzo proste. Można je sobie spokojnie zrobić samemu w domu. Potrzebujemy tylko dwóch rzeczy. Kartki bibuły i poprosić od mamy saletrę do mięsa. Bo saletra do mięsa, moi kochani, to jest zakrzynnik chemiczny. Ona zwiadza tam potasu. Wszystkie wędliny są zawsze nasączane azotanami, one nie są aż tak szkodliwe. W każdym razie bierzecie, rozpuszczacie sobie saletrę do mięsa i patyczkiem zwadzą na końcu, coś sobie można napisać, narysować. I ciekawe w tej reakcji jest to, że jak dotknę te miejsca, gdzie pisałam tą saletrą, to wypala mi się tylko to miejsce, gdzie było tą saletrą pomazane. Natomiast pozostałe części bibuły w ogóle mi się nie zapala. Tutaj kolega mi już rozgrzał drut, pani bagietkę. Ja teraz dotknę parę miejsc, gdzie wcześniej rysowałam coś, tą saletrą do mięsa. I tutaj mam nadzieję, że mi się to szybciutko będzie wypalało. Ale tak jak mówiłam, wypalą mi się tylko te miejsca, na których coś narysowałam, a pozostała część bibuły, jak widzicie, zostaje nietknięta. Wypala się tylko jakiś tam rysunek. Można sobie cuda narysować. Telewizor? Telewizor. Zruszamy. Zruszamy. Tak jest, zbliża się okres świąt, jak widzicie, można sobie naprawdę różne rysować. A teraz ja stoję na tramentem, oczywiście, to już sami tego nie robicie. I nie próbujcie czytać, bo to już będzie hebrajski, totalnie, tak? I tutaj już nie będziemy musieli używać żadnych bagietek rozgrzanych, bo ten odczynnik reaguje z powietrzem. Chwila, moment i w reakcji z powietrzem sam się zapala. I zaraz to zobaczycie zresztą. Trzeba tylko uważać, żeby do buta się nie nalało. Jak widzicie, chwila, moment. To może być za wesoło. Tu mamy oczywiście straż pożarną w powietowie. I tak to właśnie zapala się ten odczynnik, a ten odczynnik nazywa się biały fosfor, moi kochani. Bardzo niebezpieczny, a dodatkowo bardzo nieprzyjemnie pachnie, bo czuć go z taką zgniłą kapustą. Także nic przyjemnego. No to pobawiliśmy się w tajemnicze napisy. To teraz panowie przygotują wam herbatę. Nie, gąbki. A, gąbki. Jeszcze jest gąbka. No tak, prezenty są, teraz trzeba by gąbkę. Prezenty, to gąbkę na choinkę, chodzi.